Tu mamy całą plejadę tych różnych, proszę Państwa, pożyczek o 6 stycznych. I teraz tak, jedziemy. To jest, proszę Państwa, logowanie się bez końca. Też tutaj za bardzo widać nazwę tej pożyczki, ale ona jest dość popularna. Dobrze, do niczego. Następna. Proszę Państwa. Money man. Oni niechętnie dają tak za darmo pożyczkę, tylko chcieliby na lichwę, żeby ktoś drugi, trzeci raz, to już bez łaski oni mówią, że musisz dać na lichwę. Trzecia pożyczka, proszę Państwa, trzecia pożyczka. Co my tu mamy? Te szkuki. Oni niechętnie dają darmowe pożyczki. No to więc wiesz, za pierwszym razem ci na pewno nie dadzą. A za drugim, trzecim, czwartym, no to na lichwę biorą. Teraz już myślę, że przyjdzie czas. Koniec. Milo on też niechętnie daje. Za pierwszym razem, za darmo. Proszę Państwa, następna pożyczka. Myślę, że czas przyjdzie na Wandu, tym bardziej nie, bo oni tu strasznie są przebiegli i sprawdzają, że ktoś coś gdzieś brał. Pewnie może nie oddać. Podejrzliwi są, to jest to. Tak, czyli nie ma zaufania. Jak w Rapidomanej musi być zaufanie. To czyli, że w Wandu mają systemy takie nieludzkie, zwierzęce, świńskie. Jak to pasuje tu w kraju nad Wisłą. Następna, proszę Państwa, zaliczka, to one dają po 100 zł. Potem dajesz 500 zł, się zlituje. Za trzecim razem dopiero da 500 zł zaliczka. Tutaj tani kredyt, proszę Państwa. No to tani kredyt albo łatwy kredyt, to są takie dwie pożyczki, które się wymieniają, że Państwo nawet będziecie wiedzieć, gdzie jesteście, czy w tanim kredycie, czy w łatwym kredycie. Ale jedna z tych pożyczek to jest, jakaś baba siedzi z obcego kraju, udaje przyjazną tu Polakom. I mówi, a wy goje, a wy tacy. Janek Witek mi to opowiadał. A wy goje, mam was. To też gówno warte. Owadzo, działać. Raz kręci. Opuszczasz na halo pożyczka. Może tu spróbuj. Następna. O, patrz. Nie ma tu nic. Jakaś nazwa, gdzieś jest ukryta, uważaj, uważaj. Także moherowe baby w buwie tutaj kaszlą. O, jest ten chwilówkomat. I chrumczy.